A więc chcielibyście streszczenie nad Niemnem? A więc chcielibyście streszczenie nad Niemnem. Dobra, kurwa. W zasadzie to się wam nie dziwię. Istnieje prawdopodobieństwo, że żadne streszczenie zamieszczone w internecie nie jest tak naprawdę prawdziwe, bo w ogóle ciężko uwierzyć w to, że ktoś był w stanie to całe przeczytać. Jest taka teoria, że wysoki współczynnik zachorowań na nowotwór w naszym kraju spowodowany jest obecnością tej powieści w spisie lektur obowiązkowych, gdyż dosłownie daje ona raka. Tak naprawdę nie ma takiej teorii, teraz to wymyśliłem. Pewnie każdy z was zna to uczucie napływu motywacji, gdy wkraczamy w jakiś nowy rozdział w naszym życiu. Jednym z takich rozdziałów jest rozpoczęcie nauki licealnej, podczas to którego atakowani jesteśmy masą informacji o tym, jaka to matura jest trudna. Jest głupia przede wszystkim, przynajmniej ta z polskiego. Czy trudna? No, nieszczególnie. Ale jak tu utrzymać zapał do nauki i chęć pozyskiwania wiedzy z dziedziny literatury, gdy na samym początku dostaje się w mordę czymś takim jak nad Niemnem. Niektórzy mówią, że o, bo ta powieść to porusza temat powstania styczniowego. Mi to na przykład się wydaje, że na pewno istniałby jakiś sposób przyswojenia wiedzy z zakresu tego wydarzenia historycznego, nie zmuszający nas do przechodzenia przez kilkustronnicowe opisy pierdolonego księżyca. Żeby nie być gołosłowny, podniósł się na niebie, zmalał, przygasł i łagodnym światłem oblewając wysoką górę i bór przeciwległy, oszklił powierzchnię rzeki drobnymi falami pomarszczoną. Pod napowietrzną, bladozłotą lampą księżyca w wodzie jakby zanurzono stała kolumna światła podstawą zwrócona ku powierzchni rzeki, a ognistą kulą dna jej sięgająca pełna wewnętrznych drżeń i migotań. I teraz wyobraźcie sobie, że w ten sposób opisywane są również drzewa, kwiaty, łąki, kwiaty, psie gówno, kwiaty. Ja rozumiem, że istnieją ludzie interesujący się tego typu literaturą, ale jest to prawdopodobnie tak niewielki promil naszego społeczeństwa, że no nie wiem, można by go było porównać pewnie z grupą osób, która lubi jak się na niej wymiotuje podczas, albo ilością telewidzów, którzy się cieszą jak leci reklama Media Expert z Lisowską. Dobra, streszczenie. Jest tyle niepotrzebnych imion i nazwisk, że nie ma chuja. Musisz być jakąś, nie wiem, nauczycielką polskiego z dużym stażem, żeby to wszystko zapamiętać. Ale wiesz co jest najlepsze? Nie musisz. Będą ci w szkole mówili, że musisz, ale nie musisz. No więc są rodziny takiej baby Emilii, żony tego Benedykta, którą ciągle coś boli i non stop czyta jakieś bzdury. Coś jak pani Alutka, tylko bez elementów komediowych. Czyli kurwa dramat. Na imprezie są ludzie. Jest jej mąż, Benedykt i jeszcze jacyś ludzie. I jest Justyna Orzelska, która ma imprezę w dupie i idzie się przejść. Tak daleko, że aż dochodzi do sąsiedzkich ziem, które należą do skłóconego z nimi rodu Bohatyrowiczów. Tam akurat sobie pracuje właśnie Jan. Nie wiem czemu, ale zawsze jak o nim myślę, to mam przed oczami młodego Marka Perepeczkę. Ale nie będę w to wnikał. W każdym razie ucinają sobie pogawędkę. Dziewucha wpada rolnikowi w oko, gadają sobie o wspólnych znajomych. I nic z tego nie wynika. Idą do wioski i spotykają się z wujem Jana, który ma śmieszne imię. To jest akurat dobre, bo jak ktoś się w powieści nazywa Anselm, jest to na tyle charakterystyczne, że możesz to powiązać z daną lekturą. Wszyscy razem w trójkę wybierają się na grób. Idą długo w chuj, aż w końcu dochodzą i milczą sobie. Jest fajnie. Za moim oknem ktoś właśnie robi kulik dziecku na praktycznie gołym asfalcie. Ludzie mają pomysły. Anselm opowiada historię o przodkach i Justyna wraca do siebie. Jej
Ciotka chyba, Marta, kaszle. Budzi to wśród mieszkańców pewien niepokój. Imieniny trwają. Nie dzieje się absolutnie, ale to zupełnie nic godnego uwagi. Potem Emilia chce swatać Justynę z jakimś kurwa Teofilem. Jak to bywa w tego typu książkach, ktoś tam kogoś chce z kimś swatać i ten ktoś, kto ma być swatany, jest z tego powodu smutny. Kogoś to już znamy na pewno. Justyna ma problem, no bo trudno się dziwić, kurewsko jej się tam nudzi. W raku laku idzie do bohaterowiczów, a że są z żniwa, no to bierze sierp i żnie. Budza to wielkie zainteresowanie wśród Wiary i podziw Witolda. Kimkolwiek kurwa jest Witold. Zastanówcie się tylko, jak bardzo nudna musi być to książka, skoro coś takiego jest w stanie wzbudzić wielkie zainteresowanie i podziw wśród bohaterów. Justyna uczy się innych rolniczych sztuczek. O, ja muszę kurwa zrobić coś, bo mi się nudzi. Jan zabiera ją na wycieczkę Niemnem i opowiada o powstaniu. Anselm opowiada Justynie o niespełnionej jego młodzieńczej miłości z Martą. Niespełnionej dlatego, gdyż no, Parka kochała się i wszystko było spoko, ale no, ona uznała, że to no, nie wyjdzie za niego, bo mu się hajs nie zgadza. Naprawdę chcecie tego dalej słuchać? Nie będziecie sobie, nie wiem, wejść i zejść po schodach? Ja też mam lepsze rzeczy do roboty w sumie, no, jak mam być z wami szczery. Znalazłbym dużo lepszych rzeczy do roboty. Wytnijmy sobie tego. Ludzika z papieru. Takiego, co ma ręce wzdłuż ciała i bardzo, bardzo smukłą talię. On ma problem z nogami. Powiem wam, spędziłem czas ciekawiej właśnie z tym koleżką niż z książką pani Orzeszkowej. Chcecie dalej, tak? No dobra. Przenosimy się do Osowiec. Nie wiem kompletnie po jakiego grzyba, no ale tak się dzieje. Tam mieszka Zygmunt, syn Andrzeja Korczyńskiego i jakby wam to najkrócej przekazać. No, jest rozpieszczonym chujem. I kocha Justynę. Albo po prostu chce ją... Ma jednak żonę, więc postanawia zaproponować naszej głównej bohaterce romans. Tam mówi, że chyba go pojebało. I on jest bardzo zły i chce sprzedać wieś i wyjechać za granicę. Matka mu mówi, że no chyba go pojebało. No i tyle jeśli chodzi o Zygmunta. Wesoły gagatek. Mamy jakieś wesele. Jakże przecież mogłoby zabraknąć wesela? Tyle wspaniałych rzeczy do opisania pani Eliza miała. Konflikt między Korczyńskimi a bohaterowi... Konflikt pomiędzy Korczyńskimi a bohaterowi... Konflikt pomiędzy bohaterowiczami a Korczyńskimi się zaostrza. Jan i Justyna wyznają sobie miłość, a jakaś zazdrosna siksa rzuca w nich kamieniem. I to jest najbardziej emocjonujące wydarzenie w całej książce, tak więc pozdrawiam. Potem cały ten konflikt osiąga punkt szczytowy i się rozwiązuje. Jan oświadcza się Justynie. I wszystko jest spoko, dobrze, jest fajnie, wszyscy się pogodzili, zadowoleni są wszyscy. Oprócz tej osoby, która właśnie musiała to przeczytać. Jeżeli mi nie wierzycie, to wyzywam was, obejrzyjcie ten prawie 3-godzinny film w skupieniu i spróbujcie nie chcieć się zabić pod koniec. Do zobaczenia, dzieciaczki! Kurwa. Wszystko czego nie chcesz, leję ci na łeb. Jestem tylko pizdą, którą prześladuje pech. Wszystko czego nie chcesz, leję ci na łeb. Jestem masochistą, chciałbym, żebyś był też.